Niestety wygląda więc na to, że w bieżącym roku do auta został zalany miks dwóch partii oleju 0W30 i należy odnotować wykonaną optymalizację mapy silnika chiptuning, która poskutkowała zwiększeniem parametrów do poziomu max około 255 koni mechanicznych oraz około 510 Nm. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie Volvo XC60 i jego właściciel Damian. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Przesyłka dotarła bezpiecznie, w środku znajdują się następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy. Próbka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły w dalszej części filmu. Zaczynamy od testu bibułowego celem ogólnej oceny barwy oleju. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Volvo XC60, produkcja 2014 rok, model roku 2015, silnik 2.4 diesel ze zwiększoną mocą do 255 koni mechanicznych. Przebieg samochodu to blisko 224 tysiące km. Właścicielem samochodu jest 37-letni mężczyzna, preferuje wymianę oleju po przebiegu 15 tysięcy km lub po roku, w zależności co jest pierwsze. Do samochodu zalany został Valvoline Synpower FE 0W30 klasy jakościowej aprobaty, wpisujemy do tabeli zbiorczej. Damian zdecydował się na dodanie jednej sztuki ceramizatora CSD do oleju. Krótko po serwisie olejowo-filtrowym w roku 2022 zdecydowałem się, pisze Damian, na dodanie ceramizatora, jedna sztuka preparatu. Wraz ze ścisłym zastosowaniem się do instrukcji preparat został zaaplikowany bezpośrednio w dniu trasy liczącej ponad 200 km, a kolejnego dnia następował powrót na tym samym dystansie. Tym samym zapewnione zostały w mojej ocenie modelowe warunki, aby preparat mógł się właściwie rozprowadzić. Jeśli chodzi o zastosowany olej Valvoline Synpower, to tutaj pojawia się pierwsza ciekawostka. Damian napisał tak. Przy zamówieniach oleju zawsze kluczowa była dla mnie nazwa producenta oraz klasa lepkości. Ponadto przy wyborze oleju zawsze odniesieniem pozostawał konfigurator na stronie producenta Valvoline. Stwierdzam, że tegoroczny zakup z wykorzystaniem podanych numerów ID na wspomnianej stronie, pojemnik 4 litry oraz 2 razy pojemnik 1 litr, poskutkował otrzymaniem produktu w nieco różniących się opakowaniach. Fakt ten zaintrygował mnie i postanowiłem przejrzeć archiwalia dla stosowanego oleju w poprzednich latach, mając w pamięci, że z przekonaniem zamawiany zawsze był jeden i ten sam produkt. Widać, że producent stosował zmienne oznaczenie dla tego samego oleju, które wcześniej na opakowaniach figurowało jako Full Synthetic, a od pewnego czasu w opisie jest jako Synthetic. Dodatkowo producent dla nowszych serii opakowania z etykietą z ciemnym tłem stosuje oznaczenie klasy ACA A7/B7. W sprzedaży jednak wciąż dominują produkty z serii, dla której opakowania mają niebieskawą etykietę z klasą ACA A1/B1, A5/B5. Zdaje się potwierdzać scenariusz, że producent pod wskazanym numerem seryjnym dla oleju 0W30 dokonał pewnej modyfikacji, dla której nowa partia produktu zmieniła wybrane wskaźniki. Wedle mojej najlepszej wiedzy przed rokiem na 99% zalewany do pojazdu był olej sprzed modyfikacji. To jest zgodny z kartą producenta wersji 019/07, obecnie niedostępnej na stronie Valvoline. I z tej partii pochodzi próbka oleju przepracowanego. Olej odpowiadający nowszej i aktualnej karcie, sprzedawany w pojemniku z etykietą z ciemnym tłem i opisem klasy A7/B7, zachowuje dotychczasową normę producenta Volvo 95200377. Valvoline podaje w karcie produktu informację o wprowadzeniu jej w roku 2022, która to zastępuje wersję 019/07. Niestety wygląda więc na to, że w bieżącym roku do auta został zalany miks dwóch partii oleju 0W30, starszy według klasy A1/B1, A5/B5 z dwóch pojemników jednolitrowych oraz nowszy według klasy A7/B7 z pojemnika czterolitrowego. Co
co też trzeba mieć na uwadze przy eksperymentach w kolejnym roku. Próbka oleju świeżego została pobrana z pojemnika jednolitrowego. Kieruję podziękowania w tym miejscu dla Damiana za dokładne rozpoznanie tematu oraz przekazaną solidną porcję wiedzy. Jeśli chodzi o książkę serwisową i szczegóły związane z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Tutaj warto nadmienić, zalecenia producenta dotyczące oleju są następujące. Castrol Edge, klasa ACA5/B5, lepkość CE0W30. Zalecenia interwałów serwisowych z książeczki serwisowej. Przebieg międzyprzeglądowy 30 000 km. Damian zaznacza, że książka serwisowa i odnotowane wpisy dowodzą, że poprzedni, jedyny właściciel pojazdu stosował się właśnie do wskazanych interwałów Long Life oraz oleju Castrol. Przebieg dla tego oleju to 8171 km. 80% eksploatacji to trasa, dominują odcinki powyżej 20 km. Przed zalaniem oleju silnik był płukany preparatem TEC 2000. Damian napisał, że z uwagi na całkowity przebieg pojazdu oraz w odniesieniu do coraz liczniejszych publikacji internetowych, przy okazji serwisu w roku 2022 zastosowano płukankę TEC 2000, jedna sztuka preparatu, poprzez dolanie do oleju przewidzianego do wymiany. Po spuszczeniu oleju przepracowanego zalano właściwą dawką świeżego oleju, na której pojazd aktualnie się porusza. Z dodatkowych informacji Damian napisał, że wskazane Volvo użytkuje od marca 2019 roku i pokonałem nim łącznie niespełna 32 000 km. Skrupulatność w przestrzeganiu interwałów serwisowych najlepiej opisuje fakt, kiedy pomiędzy latami 2019-2020 i pokonaniu zaledwie 4400 km od wykonanego serwisu, auto i tak trafiło na okresową wymianę. Od początku eksploatacji stosuję opisany wcześniej olej Valvoline zgodnie z rekomendacją Volvo na opakowaniu. Pomiędzy serwisami nie są wymagane dolewy. Tabela i przebiegi dla opisanych czynności eksploatacyjnych wyświetlana jest w tym miejscu dla Was. W ramach eksploatacji posiadanych pojazdów zawsze kierowałem się przeprowadzeniem serwisów z wymianą kompletu filtrów oraz oleju raz do roku lub max 15 000 km, zależnie co pierwsze. Na co dzień trzymam się zasady, aby po rozpoczęciu jazdy umożliwić silnikowi, jego płynom osiągnięcie odpowiedniej temperatury przed skorzystaniem z pełnego potencjału silnika. Jednocześnie po zakończeniu jazdy, a przed wyłączeniem zapłonu w celu dbałości o turbosprężarkę, każdorazowo odczekuję chwilę, kilkadziesiąt sekund, a po dłuższej jeździe w trasie lub dynamiczniejszych przejazdach nawet kilka minut. Od około 2 lat monitoruję cykle wypalania filtra SADS DPF, kiedy w trakcie jazdy pojazd samoczynnie wzbudza proces wypalania zapełnionego filtra, dopilnowuję, aby zainicjowany proces w pełni się zakończył, do wskazania 0 g zapełnienia filtra, zanim nastąpi wyłączenie zapłonu. Natomiast kiedy poziom zapełnienia filtra zbliża się do wartości granicznej, samoczynnie planuję przejazd tak, aby ów proces wypalania filtra wzbudzić i wykonać pełne wypalenie w warunkach kontrolowanych. Proces ten z reguły wymaga pokonania około 25-30 km, natomiast odnotowane interwały pomiędzy cyklami, oczywiście silnie uzależnione od sposobu eksploatowania pojazdu w danym okresie, kształtują się w przedziale 700 do 2000 km. W mojej opinii tylko takie postępowanie stwarza szansę, że ekodobrodziejstwo w cudzysłowie w postaci sprawnego filtra DPF może nosić znamiona bezobsługowego. I kończąc, dwa słowa tytułem modyfikacji, należy odnotować wykonaną optymalizację mapy silnika, chip tuning, która poskutkowała zwiększeniem parametrów do poziomu max około 255 koni mechanicznych oraz około 510 Nm. Dla uzasadnienia nadmienię, że dotychczasowe doświadczenia z użytkowania tego i innych pojazdów napędzanych silnikami diesla, których dokonano modyfikacji mapy silnika, jednoznacznie potwierdzają, że termin optymalizacja nie jest tylko pustym sloganem i faktycznie przynosi pożądany efekt. W miarę rozważnego sięgania po zwiększone parametry dynamiczne silnika, nieocenione w wybranych sytuacjach drogowych, zwłaszcza w trasie, kierowca zyskuje komfort prowadzenia pojazdu, który reaguje bardziej responsywnie, a w przedziale użytecznych obrotów silnika właściwych podczas normalnej, codziennej jazdy, motor sprawia wyraźnie mniej wysilonego, co finalnie też przekłada się na niższe spalanie paliwa. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. W trakcie jak realizowany jest pomiar, zachęcam do odklikania subskrypcji. To tylko jedno kliknięcie, a dostarcza sporo motywacji do kolejnych testów. Dziękuję.
Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 54,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy zgodność na imponująco wysokim poziomie, niemal identyczne wartości. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że próbka oleju zawiera w sobie dodatek, zatem zmiana lepkości lub jej brak to wynik nie tylko eksploatacji pojazdu, ale również zastosowanego dodatku. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 47,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 182, czyli otrzymujemy spadek lepkości w niższej temperaturze o 12% oraz w wyższej temperaturze o 7% przy działu akceptowalno-ostrzegawcze. Przechodzimy do testu bibułowego. Interpretacja wyników w oparciu o testy innych producentów niż MCU jest utrudniona i nie podejmuje się tego. Rzucam zdjęcie w celach informacyjnych. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widmo oleju świeżego, następnie widmo oleju przepracowanego, robimy z tego różnicę i sprawdzamy, co pojawiło się w wyniku eksploatacji. Zastrzeżenie w tym miejscu podobne jak przy lepkościach. Punktem odniesienia dla oleju przepracowanego powinna być próbka oleju świeżego wraz z dodatkiem, natomiast jej nie mamy i bazujemy wyłącznie na porównaniu z olejem świeżym bez dodatku. Do mocniejszego zasygnalizowania jest zmiana dla pasma 1747. To najprawdopodobniej efekt zastosowanego dodatku lub rozcieńczenia paliwem. Widzimy również zmiany dla dodatków oraz bazy olejowej na poziomie ostrzegawczym. Reszta parametrów bez większych zastrzeżeń. Podsumowując, otrzymano wynik z kategorii akceptowalno-ostrzegawczych. Wydaje się, że decyzja o wymianie oleju była podjęta we właściwym momencie. W przyszłości można sprawdzić różnice dla oleju bez żadnego dodatku, jak również zmiany dla oleju innego producenta. Jeśli materiał był dla Was interesujący, standardowo zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne nasze testy. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!